do oddzielenia gniazda zajmowanego przez pszczoły od pustej części ula służą zatwory. Bardzo dobrym rozwiązaniem są zatworomaty słomiane, czyli zatwór wykonany z drewna, gdzie zasadniczym elementem jest ocieplenie słomiane. Słoma jest materiałem bardzo dobrze przepuszczającym zarówno parę wodną, jak i powietrze. Jednocześnie stanowi doskonałą barierę dla uchodzącego ciepła. Są zatwory do różnych typów uli, do ula ostrowskiej, do ula wielkopolskiego. Części drewniane takiej zatworomaty nie powinny przylegać do ścian wewnętrznych ula. Drewno może pęcznieć i wtedy będzie utrudnione wciśnięcie takiego zatworu do ula. Dlatego pozostaje tutaj nieduży luz między brzegami tego zatworu a ścianami ula, natomiast wystaje troszeczkę słoma i ona zapewnia szczelne zamknięcie gniazda po stronach bocznych. To jest zatwór do ula Langstrotha. Do ula warszawskiego zwykłego. I do ula warszawskiego poszerzonego.